Siemano, mamy rano, witam wszystkich nowych, jak i obecnych widzów. Kolejny odcinek z Dnia Szoka. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj zajmiemy się wywozem gałęzi. Taki nieużytek, no nawet można powiedzieć nie nieużytek, tylko po prostu w otwór na polu, w nieużytek, dobrze powiedziałem. Zasypujemy akurat takie małe oczko, mamy w wyniku powstałe, prawdopodobnie przed wojną wydobywali glinę do budownictwa, albo po bombie to raczej nie, bo takie jest one jedno i raczej nie wydaje mi się, żeby to było po wojnie. Ogólnie po wojnie ja wiem, czy dużo trzeba by to zbadać, czy występują tam jakieś metale wokół oczka, ale nie o tym dzisiaj. I później kolejna część dnia. Także taki odcinek Dnia Szoka. Jest bardzo zimno, Szoko w czapce, w polarku, bo w nocy zdarzają się już przymrozki. Ostatnio było minus 3, wczoraj było minus 2 nad ranem, o 5. Dzisiaj było w okolicach 0, ale nad ranem prawdopodobnie był też przymrozek. Tak więc idzie powoli zima, nasza zima zła. No, także lecim z tematem dzisiaj, kolejnym. Dobra, wychodzimy z klekotającego jelenia. Idziemy zaczepić sobie przyczepę. Janusz. No, zaczepimy sobie przyczepkę, chyba damy radę. Spróbujemy na patent. Zakładam sobie przewód i miejmy nadzieję, że wytrzyma to po Januszowemu. O. Podejdzie. Tak, Szoko, to robi. Wiem, tak się nie robi. Dlatego dzisiaj pokazuję, jak nie robić. Ty to, Szoko, jak pokazujesz, jak nie robić, to powinieneś tutaj stać, przy kole. Ach, ale zimo. Cek. Ogólnie, jeżeli chodzi o zaczepy wszystkich traktorów, które posiadamy, to w John Deere najlepiej się zapina przyczepy. Można powiedzieć, że bezkolizyjnie. O, Szoko, znowu pokazałeś, jak nie robić dzisiaj. Gdzie ręczny? Nie ma co się mazać. Dobra, światełka. Cyk. Dobra, i lecimy. Sprawdzamy, czy śruby są. Tu nie ma. Tu są do wywrotu, są dwie. Dobra. Tak więc jedziemy to wywrócić. Chwila dla Janusza będzie. I potem późniejsza część dnia. Tak więc oglądajcie do końca. Akurat na polu, tutaj przewaga jest 5-6 klasa. Siane przecież tu ogólnie po poplonie. Był poplon, łubin,
No jak można było zobaczyć, ten ubi był bardzo rzadki ze względu na słabe wschody. No i przecież to jest dość słabawe, ale coś z niego będzie. Tutaj sobie wyrwiemy taką pierwszą, lepszą roślinę, jak to się prezentuje. To było siane chyba, teraz kurde nie mogę wyrwać nic. O, może uda się, dobra. I weźmiemy sobie jakąś jedną roślinkę. I co możemy zauważyć? Mamy jeden, dwa rozkrzewienia. Tutaj dwa i trzecie idzie, no. Coś z tego będzie wysiewane w ilości 300 chyba 30 sztuk na metr razy 2. Mamy 660 roślin. Na wiosnę myślę, że jeszcze po jednym rozkrzewieniu dojdzie tutaj, bo jak może mogliście zauważyć, trzecie tam gdzieś się wyżyna, czyli 3 będą. Czyli 900 kłosów powinno być. To i tak powiem wam, że jak na 5-6 klasę, to i tak jest za dużo, bo na takich ziemiach plon, żeby wydał 5-6 ton, to musi być przekropnia, jeżeli wody nie będzie, no to i tak nam tutaj plon wyjdzie w granicy, podrzuca pędy, zostanie z 500 kłosów to wszystko i będziemy mieli plon 2-3 tony i co tu gdybać dużo. Tu mamy takie oczko, płytkie dość, wyrzucamy właśnie nie kamienie, nie gruz, to są kamienie po prostu popegerowskie. Tylko zawozimy to właśnie krzakami, takimi rzeczami, to fajnie gni, jak możecie zauważyć, i tam już tam się wyrównuje. Pozostanie tylko nawieść w późniejszym, nie wiem, czasie, z upływem lat, troszkę ziemi i już będzie się prosto jechać. Tu żaden zbiornik wodny nie jest, bo tu jest sito. Tu jest żwir pod spodem, ile wody nie spadnie, wszystko ucieka, tam jest rzeka i wszystko praktycznie ziemią do rzeki sobie idzie. Dobra, zapinamy sobie. Idziemy burtę otworzyć z drugiej strony, bo tu stromo. Ogólnie napiszcie w komentarzu, czy chcecie jakieś filmy z obejścia pól. Najwyżej pokażę wam, jak to wygląda, rzepaki, przężyta, pszenice. Jakbyście byli ciekawi. Teraz jest więcej czasu. Także takie odcinki mogę pozwolić sobie nagrać, pojechać gdzieś na pole. Także wszystko zależy od was, czy chcecie takie lustracje. Tak więc napiszcie w komentarzu. A my w międzyczasie wywracamy przyczepę, kiprujemy. A po co przyczepa? Przyczepa potrzebna na nawóz będzie. Pek, poleciało. Elegancko i wszystko wpadnie do dziury. No, taka ogólnie pomoc sąsiedzka. Brat właśnie sąsiadowi przed gospodarstwem, kilka metrów od gospodarstwa naszego, pomógł wywieźć właśnie te, jakby to można powiedzieć, ziałki, gałęzie, bo nie miał co z tym podziać. Tak więc taka pomoc. Trzeba sobie pomagać troszkę, on też nam pomaga w różnych sprawach, tak więc trzeba sobie pomagać, a wszyscy będą zadowoleni, prawda? Też jesteście tego zdania? Bo ja tak. Tylko oczywiście w granicach rozsądku, nieraz są takie sytuacje, że w pewnych sytuacjach no niestety nie możemy pomóc, bo jako rolnicy, no niestety, ale nie mamy na to czasu, tak? Terminy są i musimy wykonywać swoją pracę. Ale kiedy jest luźniej, są ku temu warunki, można coś pomóc, to ja nie widzę problemu, żeby w jakimś stopniu zadziałać coś. Tak więc tak to się prezentuje. Miejmy nadzieję, że wszystko wyleciało. No ogólnie będziemy ładować, jeszcze tam zostało na jęczmień troszkę tego PK zostało, wysiejemy PK. I na rzepak też, tam od razu mamy przy granicy, na mojej działce jest, dobra, to zgnije, rzepak 12 hektarów, ten Imperio, i od razu tam rzucę kizeryt i tego PK po 100 kilo, ale to już na polu, w Ursusie się odniosę, dlaczego tak i w ogóle. Także zamykamy. O, to szoko chleba nie jadłeś rano. No nie jadłem. Aj, dobra. Cyk.
i lecimy na magazyn załadować dosłownie 2 tony PK i tonę kizerytu na rzepak i sezon 2019 oficjalnie będzie prawdopodobnie zamknięty, jeżeli chodzi o prace polowe. Zostanie tylko teraz no, trzeba objechać pola, kamienie zbierać. No i po świętach, już w nowym roku, zaczniemy jeździć gdzieś, ciąć, podcinać gałęzie, obrzeża pól, bo będzie chwila takiego może przestoju, a jak będzie bardzo zimno, to dopiero weźmiemy się za Ursusa, albo w międzyczasie będziemy wykonywać jakieś prace przy Ursusie. Wszystko czas pokaże. Tam, jak możecie zauważyć, jest kawałek jęczmienia, przężyto i jęczmień i kawałek przężyta jest po rzepaku. I o co chodzi? Nie wiem, czy z daleka będzie to widać. Nie będę tam biegł, zrobię obejście z pól, to będzie to. Po rzepaku jest petarda, przężyto jest ciemne, bardziej rozkrzywione. Po prostu no, rzepak jest dobrą rośliną zmianującą, zostawia papu. No i tak to wygląda. Bez zmianowania nie za bardzo to wszystko się uda. Tak więc nie zanudzam i lecimy dalej. Jesteśmy na rzepaku, na mojej działce, 12 hektarów. No i zobaczymy stan rzepaku na końcówkę listopada, jak to się prezentuje. Odmiana Imperio. No i wam powiem, imponujący rzepak, bardzo duży, zobaczcie. Nawet aż za duży. Tu akurat dwie rośliny razem były. Jak możecie zobaczyć, rzepak wybujał do góry, bynajmniej liście. Ten azot, co dawałem, ładnie się zaciemnił, nie widać niedoborów żadnych tutaj na kolejnych nowych liściach. Stare liście, jak widać, ja nie wiem, czy one obumierają. Mi się wydaje, że to jest po prostu brak magnezu i to by się tutaj zgadzało, bo na tej działce, jak są próby robione, to magnez jest na poziomie niskim. Mimo dawkowania wapna 2,5 tony magnezium, no to jak widać, jeszcze te niedobory są. Pokażę wam teraz rzepaki na tej mojej działce, 12 hektarów rzepaku. Mamy 11 hektarów Imperio i dodatkowo, bo brakło, na uwrociach wyleciało nasion, 4 jednostki brakły. Mam zasianą ajołę tak samo. I teraz tak, mam wyrwane 2 rzepaki. I teraz tak, to jest ogólnie z różnych części pól. Co możemy zauważyć? To jest rzepak Imperio, ten, a tu mamy ajołę. Na ogół widać, że no, jak to się prezentuje? Prezentuje się to tak, ale ze względu na to, że pole jest nierówne, to ja bym tutaj w ogóle, jakby to można powiedzieć, no nie jest odzwierciedlenie tego, bo tutaj jest ajoła na piasku, żywym piasku, na klinie i ona tak się prezentuje względem tego, jeżeli chodzi o długość korzenia, to jest porównywalna. Co mogę jeszcze powiedzieć o ajołce? No to jest przybyszówki ma w miarę, tutaj ma dłuższe i teraz tutaj wyrwane jest z torfu. Korzeń ogólnie no jest trochę krótszy, ale wiadomo, gdzieś może więcej wilgoci było, nie szukał tej wody. No, Imperio bardzo do góry poszedł. Zobaczcie, jakie długie ma liście, aż za długie. Tutaj jest trochę bardziej, siedzi przy ziemi. I teraz chcę sprawdzić, jak to mniej więcej korzeń wygląda. I teraz tutaj na piachu wyrwę też sobie Imperio, bo tu jesteśmy na piasku, to jest Imperio od początku pola. Wyrwę pierwszą lepszą roślinę, no nie wiem, dajmy rzecz, no nie wiem, no tą. Tak, żeby tu nie było jakichś nieporozumień.
i porównamy sobie z Iową. O, na przykład, no i to takie widzicie, te pole jest nierówne, jest bardzo mozaikowe. To jest Iowa, a to jest Imperio i zobaczcie, to jest Imperio i to jest Imperio. Pole ogólnie trzeci rok jest zasiane przez nas. Wygrałem w przetargu w 2018 roku. Był łubin na wiosnę i po łubinie było w tym roku koszone przężyto i aktualnie rośnie rzepak. No i jest bardzo nierówne, pole mozaikowe, piach, trochę gliny. Takie zróżnicowane, jakby to można powiedzieć, zróżnicowana gleba jest. No i zobaczcie, i tu nie ma co porównywać. Bo to jest Imperio i to jest Imperio. To jest Iowa i to jest Iowa. Mniej więcej sobie zobaczymy, jak się zachowują rośliny, czy nie ma niedoboru w boru i jak stożek wzrostu się zachowuje. Dobra, mamy Imperio. Cyk. Niedoboru w boru nie ma. Ładny miąższ, bialutki korzeń, ale jeżeli chodzi o stożek wzrostu, to zobaczcie, Imperio uciekło do góry. No ale po przekroju rośliny można zauważyć, że to bardzo duża roślina jest, a tutaj zabieg Toprex był opóźniony jak na innych rzepakach o co najmniej 2 tygodnie, bo tutaj pole było zaklepane. Pierw była susza, nie wschodziło, potem przyszło 50 litrów ulewy i ten rzepak po prostu nie chciał rosnąć i dodatkowo nie chcieliśmy go stresować, było pole bardzo nierówne. Miejscami był rzepak, miejscami nie było rzepaku. I to jest po prostu rzepak, który przy regulacji po prostu był za duży, no i niestety on uciekł. Ewentualnie można byłoby go skrócić jeszcze drugi raz, ale nie robiliśmy tego, bo jak możecie zauważyć, zobaczcie ile jest małego rzepaku, który naprawdę, tak jak ten, to nie jest mały, to jest ta duża roślina. Tutaj stożek wzrostu jest zachowany, idealnie, nic nie uciekło. Może delikatnie teraz ucieka, ale to mniejsza z tym, nie jest źle, jest ok. Jeżeli na jedną regulację 0,3 litra Toprexu, to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze zachowana szyjka. Ale tu jest już, widzicie, niedobór boru. O. Na wiosnę trzeba będzie zastosować bor, zresztą jak zawsze. I tu jest Imperio z piasku. Ze słabej ziemi. Stożek wzrostu prawidłowy. Korzeń. Tu jak można zauważyć, jakieś żerowanie robaka. Nie wiem co tu się wydarzyło. Tu było karate zeon robione. Nawet 2 razy. Przepraszam, raz. Nie wiem, coś tu jakiś szkodnik, ale ogólnie no ten rzepak też jest wzorowy, nie ma co narzekać. Centymetr w szyjce w obwodzie jest. No i teraz przejdziemy do Iowy na szybko, żeby ten odcinek nie był za długi. To jest Iowa. Liści nie będziemy liczyli, gdzieś około od 8 do 12 liści jest, zależy jaka roślina. Tu jest Iowa z piasku też. No korzeń no dość fajny, długi, pietruszkowy. No i co, przekrajowujemy. Przekrajowujemy, przekrajamy, jak kto woli. Dobra. Stożek wzrostu jest. Tutaj szyjka. Nie uciekł nam. Nie uciekła nam szyjeczka. Wszystko siedzi elegancko. Niedobory boru. No. Nie jest źle. Ale można do czegoś się przyczepić, że delikatnie już widać, że ze względu na tą długą jesień, która u nas jest i rzepak sobie rośnie, no to po prostu już mu brakuje tutaj miejscami. No i kolejny rzepak Iowa, tutaj z takiej bardziej torfowej ziemi. No można zauważyć, że przybyszowych korzeni jest dużo więcej. Zobaczymy jak się zachowuje stożek wzrostu, ale widzę, że tu nie będzie raczej nic się działo. Cyk. Jak można zauważyć, większy rzepak. No szyjka jest zachowana jeszcze, ale już widać, że już teoretycznie tak z 3 tygodnie temu powinna być druga regulacja na niego. No ale tak naprawdę na tą regulację nie ma warunków pogodowych, bo cały czas pada, rośliny są mokre, wjazd w pole to normalnie się wjedzie, traktor z napędem jest, opryskiwać na dużych kołach, także nawet woda, nie woda, tu dałoby się wjechać, ale ogólnie żaden stymulator nam nie zadziała,
bo mamy po 6 stopni, czyli wyrzucenie pieniędzy i tak by było. Tak więc nic byśmy i tak tutaj nie zdziałali i po prostu rzepak musi czekać, musi przezimować na początek i będziemy myśleć na wiosnę, co dalej z nim będziemy robić. Aktualnie tutaj jest dane 250, ogólnie miało być 300 kilo polifoski pod korzeń, wyszło gdzieś 250-270. W opisie będzie, mam to zapisane gdzieś, ile było wysiane. I około 100 kg mocznika pod korzeń, czyli wszystko było dawane pod pług. 270 polifoski i 100 kg mocznika pod pług. I ogólnie rzepak było tutaj stosowane Toprek 0,3 litra na hektar plus Karate Zeon. I dodatkowo kolejnym zabiegiem było zastosowanie aminokwasów plus boru litr na hektar, bortytan i dodatkowo aminokwasy z agrosorbu 1-2 litra na hektar i rzepak tak naprawdę, no i plus samosiewy. I w październiku było zastosowane 100 kg saletrosanu dodatkowo jeszcze, bo zaczynały robić się przebarwienia, rzepak po prostu robił się głodny. I dzisiaj koniec listopada, ostatni dzień listopada, wysiewam kizery, to się już wysiałem w dawce 100 kg na hektar i tutaj rzepak na wiosnę dostanie praktycznie, jeszcze dostanie gdzieś około 100 kg soli na wiosnę, bo jest zamówiona sól, pod rzepaki zawsze dajemy sól i tylko saletrosan i RSM, no i plus ochrona i tak naprawdę w rzepaku temat już się zamyka powoli, jesień jest zamknięta. To co miało być jesienią, czyli kizeryt, jest dany teraz, na koniec listopada. Sprzyjają warunki ku temu, niech to leży, niech wchodzi ziemię. Jak będzie ciepło, to rzepak jeszcze coś tam niczyniami sobie pobierze. Dzisiaj myślę na tyle, że starczy na dzisiaj. Taki vlog mniej więcej łączony, dzień szoka. Mamy już wieczór, zjeżdżamy na gospodarstwo, jeszcze załadujemy trochę pszenicy, dopełnimy i dzień się skończy. Tak więc pierwsza lustracja rzepaku praktycznie, że już w tym vlogu. Później kolejny odcinek to zrobię wszystkie plantacje rzepaku i odmiany. W jednym odcinku pokażę, jak to wygląda. Tak więc subskrybujcie kanał i czekajcie na kolejne odcinki ze strony Szoka Oka. No i co? Jak widzieliście, nie ma reguły. Dwie odmiany, jedna większa, druga mniejsza. Wszystko zależy, w jakich warunkach rośnie, kiedy skiełkowała, jaka zasobność jest gleby. Tak więc tutaj, że u jednego wychodzi to, u drugiego to. Trzeba mieć kilka odmian posianych, najlepiej na jednym polu i obserwować, jak to się zachowuje. Tak więc na razie, cześć!